Planując obchody Światowego Dnia Filozofii w roku 2020, mieliśmy inne plany. Rzeczywistość kazała nam je zweryfikować. Zastanawiając się, co możemy zrobić w tym wyjątkowym i trudnym czasie, zdecydowaliśmy się przygotować edycję dotyczącą kategorii pewności i niepewności. W tym roku zaprosiliśmy specjalistów i specjalistki różnych dziedzin, aby odpowiedzieli nam na pytanie, jak rozumieją i interpretują kategorie pewności i niepewności. Z ich wypowiedzi ułożyliśmy dla Państwa intrygujący, zaskakujący kolaż doświadczeń, intuicji, refleksji. Mamy nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu odpowiada on naszej rzeczywistości, zróżnicowanej i wielowymiarowej. Mnie osobiście najbardziej zaskoczyło to, że wielu badaczy i badaczek miało podobne intuicje jak Oscar Wilde, który napisał, że pewność jest fatalna, niepewność czaruje, mała nadaje rzeczom urok. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia materiału Niepewność. Niepewność i pewność to są bardzo ważne kategorie, a raczej przeczucia w nauce, ponieważ z niepewności zaczyna się każdy proces badawczy. Chcemy dowiedzieć się czegoś, co do czego nie jesteśmy pewni funkcjonowania, opisu, obecności w naszym życiu i wpływu. Myślę więc, że niepewność w nauce jest takim odczuciem zapładniającym do podejmowania badań naukowych, do podejmowania różnych dociekań, do weryfikowania swojej wiedzy o świecie. Wydaje mi się to bardzo, bardzo istotne, żeby wskazać, że poprzez niepewność my odnosimy się także do luk badawczych i do nisz badawczych, a więc niepewni rezultatu, niepewni przedmiotu badań, próbujemy tę niepewność po badaniach zamienić w pewność. Mam dwa problemy naukowe, które zaprzątają zawsze moją uwagę. Jest to kultura paryska i jest to dziennikarstwo. W odniesieniu do tych dwóch obszarów, do tych dwóch płaszczyzn mogłabym powiedzieć tak. Pewna dychotomia niepewności i pewności opisywała całą działalność kultury paryskiej Jerzego Giedroycia. Niepewności emigracyjnego losu i pewności, że zaniosło się na dłużej. A zatem, że ten status emigranta prawdopodobnie będzie towarzyszył całej grupie kultury do ostatnich dni ich życia. Jak wybrnąć z takiej sytuacji, w której z jednej strony wątpliwości, troski materialne, niepewność właśnie losu, bytu, a z drugiej pewność, że trzeba odnaleźć w tej sytuacji takie pole aktywności, które przyniesie samorealizację, satysfakcję. I cały Instytut Literacki i Kultura były oparte na tym dysonansie, więc to jest jakiś przykład historyczny. Przykłady współczesne niepewności i pewności w odniesieniu do dziennikarstwa. Dla mnie kategorią zasadniczą, raczej pytaniem zasadniczym w tym kontekście jest, czy mogę być pewna informacji, czy mogę być pewna interpretacji rzeczywistości, diagnozy świata, którą przedstawia dziennikarz i publicysta. A zatem utożsamiałabym tutaj kategorię pewności z zaufaniem do osoby, która za mnie i dla mnie przedstawia świat, która opisuje poprzez media świat i rzeczywistość. Wreszcie w innych aspektach, które wyznaczają moje życie organizacyjnie, w takich działaniach, które wiążą się z pełnionymi funkcjami. Pewność moich decyzji oznacza stabilizację zespołu, a więc ja powinna być uzbrojona w takie cechy charakteru i na tyle być przekonana o słuszności działania, żeby moja energia udzielała się zespołowi, a niepewność stałe uwarunkowania zewnętrzne, prawne, na które nie ma wpływu i które muszę tak przedstawić zespołowi, aby nie stanowiły one zagrożenia, aby nie wprowadzały moich współpracowników w stan niepewności. I wreszcie mam też refleksję osobistą. Zawsze w życiu towarzyszy mi niepewność wynikająca z onieśmielenia,
urodą świata, głębią świata i trwałością świata, na przykład przyrody. Czy my jesteśmy ludzie w swoim samochwalstwie, pewności bytu wobec tego, że skrzyp polny ma 400 milionów lat? W dzisiejszych czasach zalewających nas masami informacji ze wszystkich możliwych kierunków, w sytuacji, w której często media przedstawiają nam jedno wydarzenie na wiele różnych sposobów, bardzo często trudno nam jest zorientować się w tym, co jest pewne i prawdziwe, a co takie już nie jest. Oczywiście nie jest to dla nikogo z nas sytuacja komfortowa. Jednakże dla filozofa taka sytuacja niepewności jest zjawiskiem interesującym, poznawczo intrygującym, czy wręcz w pewnym sensie można powiedzieć leżącym w ogóle u podstaw filozoficznego sposobu myślenia. Jakkolwiek filozofia, zwłaszcza u swych początków, stawiała sobie za cel dążenie do prawdy, choć może brzmieć to oczywiście nieco górnolotnie, to dążenie zawsze było podszyte pewną dozą niepewności, ponieważ gdybyśmy byli absolutnie przekonani co do tego, że mamy rację i pewni swoich twierdzeń, to po co w ogóle dalej pytać i po co w ogóle jeszcze filozofować w takim wypadku? Gdy Platon w jednym ze swoich dzieł mówi nam, że początkiem filozofii jest zdziwienie, w gruncie rzeczy mówi nam, że filozof powinien być trochę jak dziecko. Powinien umieć zadziwić się rzeczami pozornie dla większości z nas oczywistymi. Powinien umieć dostać się pod ich powierzchnię, tak żeby tam dokopać się do pewnych nowych pokładów niezwykłości, może wspaniałości i właśnie niepewności, które pozwolą dotrzeć bardziej precyzyjnie do natury rzeczy. Taką postawę Platon przejął od swojego mistrza Sokratesa, którego chyba najbardziej znane w ogóle w historii filozofii powiedzenie „wiem, że nic nie wiem” jest właśnie wyrazem takiego daleko posuniętego poznawczego agnostycyzmu. A więc sytuacji, w której sami przed sobą nawet oraz przed innymi ludźmi jesteśmy w stanie przyznać się do tego, że jeszcze nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów i być może nasze twierdzenia i nasze przekonania wcale nie są aż tak pewne, jak chciałoby nam się wydawać i że warto je czasami poddawać różnego rodzaju badaniom i sprawdzać je. Oczywiście dzieje się tak dlatego, że zadaniem filozofa nie jest przekazywanie jakiejś absolutnie pewnej prawdy, ale raczej takie, powiedzmy, szukanie dziury w całym, żeby cały czas starać się upewniać, czy aby na pewno, będąc bardzo przywiązanymi do naszych przekonań, nie tkwimy w błędzie. Mówiąc już o kategoriach pewności i niepewności w filozofii, na pewno warto wspomnieć o bardzo ciekawym zjawisku, jakim jest wieloznaczność. A zatem o takiej sytuacji, w której jednemu faktowi z naszej rzeczywistości jesteśmy w stanie przypisać wiele zupełnie różnych, czasem nawet wręcz ze sobą sprzecznych interpretacji. Już w starożytności istnieli ludzie zwani sofistami, którzy specjalizowali się właśnie w takiej żonglerce tymi różnorodnymi interpretacjami jednego faktu czy wydarzenia, które pozwoliłoby im na przekonanie opinii publicznej do własnego zdania. I wydaje się, że stosując dokładnie tą samą taktykę, nasze współczesne media umożliwiają słowom takim jak postprawda tak zawrotną karierę, jaką robią w dzisiejszych czasach i umożliwiają im po prostu opisywanie, precyzyjne opisywanie stanu naszej rzeczywistości. Wydaje się też, że ludzie od zawsze mieli pewną skłonność do dogmatyzmu, a więc do uznawania, że to właśnie ich przekonania są tymi prawdziwymi, pewnymi i niepodważalnymi. Oczywiście jest to bardzo krótka droga do powstania różnorodnych konfliktów na tle religijnym, światopoglądowym, politycznym czy ideologicznym. A zatem filozofia jako narzędzie do analizy otaczającej nas rzeczywistości powinna zawsze jednak być podszyta pewnym pożądanym ładunkiem niepewności, który pozwoliłby nam
na upewnienie się, czy aby na pewno w ten dogmatyzm już nie popadamy. I wydaje się, że jest to jedna z najważniejszych lekcji, jaką na temat filozofii otrzymaliśmy od starożytnych Greków. Rozważając krótko pojęcie pewności i niepewności w tych aspektach, które interesują mnie najbardziej, chciałbym zacząć od słów Bertranda Russella z książki New Hopes for a Changing World z 1951 roku. Przytoczę je dosłownie. To tak bardzo bolesne czy smutne, że w czasach nam współczesnych ci, którzy są tak bardzo pewni siebie, zarazem są głupcami. Natomiast ci z wyobraźnią i pełni zrozumienia są zarazem przepełnieni wątpliwościami i niepewnością. Bertrand Russell w swojej książce rozpoznawa pewne problemy świata współczesnego, które moim zdaniem obecnie w XXI wieku przybrały na sile. I ta jego mocno wyrażona prawda po prostu jest szczególnie adekwatna wciąż współcześnie. Nasze czasy to czasy pewności siebie, gdzie ta pewność siebie jest szczególnie promowana w kulturze, w świecie społecznym, w mediach społecznościowych, którymi żyjemy, w rzeczywistości mediów społecznościowych, w której funkcjonujemy na co dzień. Można by powiedzieć, parafrazując tytuł książki Karen Horney, że mamy do czynienia z narcystyczną osobowością naszych czasów, a nie neurotyczną osobowością naszych czasów. I w ten narcyzm wpisane jest przejawianie nadmiernej, nieadekwatnej, nieugruntowanej niczym pewności siebie. Mówimy tutaj o zjawiskach, które są po prostu wpisane w naturę ludzką, nie są niczym niezwykłym. Pewność siebie jest ważna, pełni funkcję ochrony naszego ja, ochrony naszego dobrego samopoczucia. Jest w tym sensie po prostu mechanizmem obronnym. Natomiast problemy, z którymi mamy do czynienia współcześnie, to to, że pewne zjawiska patologiczne, jak się zdaje, przybrały na sile, że, tak jak mówiłem, współcześnie przejawianie nieadekwatnej pewności siebie jest nagradzane, jest nobilitowane, jest nagradzane głaskami, lajkami, docenianiem w mediach społecznościowych. Ci, którzy sprawiają wrażenie bardziej pewnych siebie, mają więcej followersów na Instagramie, mają więcej przyjaciół, znajomych na Facebooku. Ich głos pozornie liczy się bardziej, bądź też sprawiają wrażenie takich, którzy mają po prostu coś do powiedzenia. Z drugiej strony badania pokazują, że osoby przejawiające większą niepewność siebie niż pewność, no to są osoby o niskiej samoocenie, są to osoby o wyższym poziomie lęku, wyższym poziomie niepokoju, osoby oceniające swoje relacje z innymi ludźmi no jako słabe, tak, jako będące na niskim poziomie. Wniosek z tego wydaje się pozornie płynąć taki, że lepiej budować pewność siebie i jak najdalej stronić od niepewności. Niepewność jest czymś złym. Niemniej jednak badania także, klasyczne badania, na przykład Abrahama Maslowa i współczesne badania nad zjawiskiem pokory intelektualnej pokazują, że miejsce niepewności możemy odnaleźć w dojrzałych postawach albo w dojrzałej, samorealizującej się, to w kategoriach Maslowa, osobowości. I tak osoby, które mają wysokie poczucie kompetencji, mają dużą wiedzę i pełną świadomość swojej wiedzy i ograniczeń tejże wiedzy, zarazem akceptują niepewność. Akceptując ją, tutaj idąc bardziej w duchu rozumienia dojrzałości wedle Maslowa, akceptują wyrażanie niepewności siebie. Po prostu wówczas niepewność nie wiąże się z niepokojem, nie wiąże się z lękiem, a jest czymś naturalnym, tak, dla osób pokornych intelektualnie.
Takim archetypem pokory intelektualnej, czy jej wcieleniem jest oczywiście postawa Sokratesa z jego słynnym wiem, że nic nie wiem, tak? Gdzie Sokrates jest mądry, mądrością świadomości ograniczeń własnej wiedzy. No to okej, okay, skoro tutaj niepewność jawi się jako coś pożądanego, to gdzie tkwi problem? Pewien problem społeczny, jak sądzę, ujawnia się w tym, że pokora intelektualna jest postawą, która jest stosunkowo trudna, stosunkowo rzadko występuje. Natomiast bardzo silny jest ten pierwotny mechanizm ochrony swojego ja. Zwróćmy uwagę przecież, że na przykład odnosząc się do mediów społecznościowych, że wyrażanie na forum niepewności, przyznawanie się do swojej niekompetencji bądź do swojej niewiedzy. Pokora intelektualna wymaga też pewnej odwagi. Chciałbym, żeby ta moja wypowiedź może wybrzmiała jako pochwała niepewności. I też odnosząc to do nas, jeśli czujemy się niepewni, no to wszystko z nami w porządku. Jest to prawda niby banalna, ale też jak pokazują badania, jakże trudna do akceptacji. Szkoła XXI wieku staje przed ogromnym wyzwaniem. Pomóc uczniom przygotować się do życia w złożonym świecie, który nas otacza. Dlaczego jest to wyzwanie? Dlatego, że zmiany we wszystkich obszarach życia następują w tak zawrotnym tempie, że naprawdę bardzo ciężko jest nam, nauczycielom, przewidzieć, jakie zawody będą wykonywać w przyszłości nasi uczniowie za 10, 15 czy 20 lat. Istnieje prawdopodobieństwo, że będą to takie zajęcia, o których nawet jeszcze nie słyszeliśmy, a to może budzić naszą niepewność. Niepewność rozumianą jako wątpliwość, rozumianą jako niepokój, związany z jednej strony z chęcią wyposażenia uczniów w takie narzędzia, które pomogą im sprawnie funkcjonować, a z drugiej nie mając totalnie pewności co do tego, jaka ta przyszłość będzie i które z umiejętności okażą się dla nich kluczowe. Także nasz sposób postrzegania świata ewoluuje, czy za sprawą zmiany perspektywy, czy przez to, że mamy w tym momencie zupełnie inny zakres dostępu do informacji, czy przez to, że po prostu nabieramy nowych doświadczeń i bierzemy udział w różnych zdarzeniach, które na nas wpływają. Myślę, że doszliśmy do takiego momentu, w którym nie mamy wątpliwości co do jednego, a mianowicie do tego, że nasze możliwości są ograniczone, a jedyną naukową pewnością jest niepewność. Ale mimo wszystko uważam, że niepewność nie jest słabością nauki, wręcz przeciwnie, może być jej mocną stroną, ponieważ chęć wyjścia ze stanu niepewności jest tym, co pobudza nas do myślenia, co każe nam dociekać, a więc tym samym staje się motorem zmian i rozwoju. I to jest taki rodzaj niepewności, który ja postrzegam jako bardzo rozwijający, ale myślę, że w kontekście edukacji warto wspomnieć też o niepewności rozumianej jako brak wiary w siebie, jako nieświadomość, nieznajomość swoich mocnych stron czy swoich możliwości. I z takim rodzajem niepewności możemy na co dzień pracować w szkole z dziećmi. Możemy kształcić postawy, możemy próbować budować nastawienie na rozwój, wspierać odporność dzieci i wzmacniać ich wiarę we własne możliwości, a co za tym idzie, również ich poczucie sprawczości u dzieci. I to jest właśnie ta przyczyna, która sprawia, że ja naprawdę bardzo mocno wierzę w to, że w niepewnych czasach szkoła, która stawia na rozwój umiejętności, jest tym, czego potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W modelu międzynarodowej edukacji proponowanej przez IB dzieci uczą się, jak samodzielnie myśleć, jak brać odpowiedzialność za proces uczenia się. Wiedzę zdobywają poprzez badanie, uczą się stawiać pytania, są zachęcane do krytycznego myślenia i podważania twierdzeń i, co bardzo ważne, pracują w grupie,
aby zobaczyć, że razem można osiągnąć wspólny cel, na przykład działając na rzecz innych. Tak więc rozwijając pewne cechy i umiejętności, czy społeczne, czy komunikacyjne, czy badawcze, dzieci stają się z biegiem czasu uczniami na całe życie, takimi lifelong learners, którzy rozumieją i akceptują różnorodność ludzi i świata, a także dostrzegają jego złożoność i to, że w zasadzie chyba nigdy wszystkiego nie zrozumiemy, ale to jest okej. I takie zamiłowanie do nauki, do zdobywania nowych doświadczeń, nowych umiejętności jest w moim poczuciu tym, co pomoże im w przyszłości poradzić sobie z niepewnością. Chciałabym krótko opowiedzieć o żydowskim spojrzeniu na problem pewności i niepewności. Judaizm, w odróżnieniu od na przykład katolicyzmu, nie jest religią dogmatyczną ani hierarchiczną. Opiera się na zasadzie spójności z zaleceniami Tory i tzw. halachy, czyli wytworzonego na przestrzeni dziejów prawa, czy raczej sposobu postępowania w odniesieniu do zasad kultu, koszerności, etyki seksualnej i wielu innych aspektów codziennego życia. Nie ma tam zatem ostatecznej instancji rozstrzygającej o tym, co na pewno słuszne i na pewno niesłuszne. Komentarz do Tory, jakim jest Talmud, to w istocie zapis nieustannych sporów mędrców i nauczycieli z różnych epok, którzy nawzajem zwalczają lub popierają poszczególne interpretacje wspomnianego prawa halachy. W każdej epoce, a nawet w zależności od poszczególnych rabinów, pojawiają się zatem różne koncepcje słuszności. I wciąż nie ma pewności co do tego, kto ma rację. Czy to dobrze? Chciałabym krótko pokazać, że tak, że na gruncie judaizmu jest to model zalecany i pokazać zalety tej przerażającej nas niepewności. Zacznijmy od banału. Niepewność to przeciwieństwo pewności, ta zaś jest arogancka i imperatywna, jest wymagająca, jest żądaniem. Niepewność natomiast otwiera drogę wolności. Pewność jest fundamentalistyczna i zobowiązująca. Niepewność pozostawia moc decydowania i indywidualnej odpowiedzialności. Niepewność jest tolerancyjna i wyrozumiała. Przekonanie o własnej słuszności to kamień, którym wybrukowana jest historia wojen, prześladowań i konfliktów, których ci ze słusznością prześladują wszystkich tych, którzy się z tą słusznością w jakiś sposób nie zgadzają. Pewność to zatem przekonanie o własnej wszechwiedzy. Wszechwiedza natomiast to teoretycznie atrybut boski. Jednak w judaizmie nawet Bóg nie jest do końca wszechwiedzący, zaś poszczególne postacie z biblijnych opowieści kwestionują jego decyzje i negocjują działania. Na przykład Jakub walczy z aniołem, a właściwie z samym Bogiem. Abraham dyskutuje na temat losu Sodomy i Gomory, zadając pytania o liczbę sprawiedliwych, która mogłaby uratować miasta przed zagładą. Mojżesz targuje się o mniejszą karę dla wielbiących bożka Izraelitów w czasie, gdy on odbiera tablicę z przykazaniami. Słynna opowieść biblijna o wieży Babel jest w istocie alegorią i pochwałą niepewności i różnorodności. Wieża Babel to symbol jedności ludzkości i wspólnego języka, a także ludzkiej arogancji. Wieża ta we wspomnianej opowieści ulega zniszczeniu na skutek interwencji Jahwe. Zatem sam Bóg staje na przeszkodzie nie tylko tej ludzkiej arogancji, ale też unifikacji i uniwersalności. Staje w poprzek idei, że istnieje jedna prawda uniwersalnie obowiązująca dla całej ludzkości we wszystkich czasach jednakowo i wyrażona za pomocą jedynego języka. Bóg sprzeciwia się zatem poczuciu pewności. Pewność wymaga jednomyślności, a ta jest niebezpieczna i nudna.
Bóg w judaizmie nagradza samodzielne i krytyczne myślenie oraz zdolność argumentacji. Nie tylko wspiera, ale też tworzy różnorodność, której warunkiem jest niepewność. Mamy trudny rok. Rok niepewności. Niestety nie dotyczy to jedynie tego, czy i w jakiej kondycji przetrwamy pandemię, czy zachorujemy, czy nie. Sprawa jest o wiele poważniejsza, gdyż dotyczy fundamentu, na którym zbudowane jest współczesne państwo i wszystko to, co od tego zależy. Chodzi mianowicie o praktykę stosowania praw człowieka. Zatem pojęcie pewności czy niepewności z perspektywy praw człowieka w 2020 roku jest bardzo niepewne. Dlaczego? Ta oświeceniowa koncepcja miała zapewnić ludziom pewność ich dobrej, bezpiecznej przyszłości. Zbudowanie państw na bazie równości, wolności, w tym poszanowaniu praw dla osób w jakiś sposób odmiennych, innych od większości, oraz ustanowienie na straży władzy, która ma dbać o przestrzeganie jasnych, znanych reguł gry, stało się receptą na sukces. W dodatku wprowadzenie w życie tej koncepcji po II wojnie światowej jako remedium na okropieństwa dwóch totalitaryzmów mogło dać pewność, że będzie już tylko lepiej. Niestety rok 2020 pokazał, że w wielu miejscach na świecie ta pewność co do przyszłości została zachwiana. Wielu ludzi, polityków, przywódców zaczęło wykorzystywać tą kruchą koncepcję po to, żeby zapewnić sobie doraźne korzyści. Jeszcze więcej władzy. Okazało się, że słowa, nawet te zapisane w konstytucjach, mało znaczą. Liczy się brutalna siła większości. Kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam. Dlaczego brutalne przegłosowanie najważniejszych spraw jest niebezpieczne? Bo przecież tożsamość każdej osoby zbudowana jest w zdecydowanej mierze z cech mniejszościowych. Więc odpowiednio dobierając cechy, można prędzej czy później wykluczyć każdą osobę. Dlatego tak ważne jest rozumienie i respektowanie funkcjonującej do tej pory umowy, która mówi o tym, że nie ingeruje się w podstawowe prawa i wolności człowieka. Nie przekracza się tej cienkiej linii, za którą widać totalitarne zapędy władzy. Dlaczego? Dlatego, że w drugą stronę tej linii już nie przejdziemy. Sytuacja zostanie zabetonowana. Władza, która będzie miała więcej, łatwo się z nami nie podzieli, nie cofnie. Niestety za koncepcją praw człowieka nie stoją uzbrojone armie. Pytanie, czy prawda obroni się sama? Kończymy więc ten rok z pewnością, że nie wiemy, co będzie dalej. Chciałbym być tak mądry, żeby mieć pewność, że mam coś Państwu ważnego do powiedzenia, ale zamiast tego jestem pełen niepewności. Znałem kiedyś doktoranta filozofii, z którym spędziliśmy mnóstwo czasu na różnych dyskusjach i w tych dyskusjach on zawsze mówił, że język poetycki jest bezsensowny, nielogiczny, powtarza tylko jakieś filozoficzne elementy, którymi on sam był zachwycony, ale nie nosi w sobie żadnej w zasadzie wartości. Ja ciągle walczyłem o to, żeby w jakiś sposób tą poezją go zainteresować, żeby pokazać mu, że sama poezja ma w sobie jakąś wartość. Ale jedyne, czym dysponuję w literaturze, to pewna niepewność. I niepewna pewność. Bo rzeczywiście, jeśli filozofia szuka zero-jedynkowych rozwiązań, jeśli szuka logika tego, co jest albo nie jest, to poezja sama w sobie jest paradoksalna, oparta na paradoksie i tak jak cała literatura, zagubiona w tym opisie rzeczywistości i łączy wszystko ze wszystkim, jak to mówi Sosnowski, tak jak chce Lichtenberg, jest to jakiś rodzaj języka aniołów. Ale
drugiej strony to jest język bardzo powszechny. To jest język, na którym wołają na slamach, to jest język, którym oburzają się poetki i poeci na rzeczywistość. To jest język, w którym Ginsberg woła, że widział najlepsze umysły swojego świata zniszczone przez szaleństwo, niepewne, nagie. To jest język, który sam w sobie jest sprzeczny. Ale czy naprawdę tylko sprzeczność może nam zaoferować poezja? Pewna niepewność, niepewna pewność. Ostatnio czytając książkę biznesową, znalazłem taki fragment, w którym autor, jeden z bogatszych ludzi na Ziemi, mówi: jeśli szukasz dwa rozwiązania, których nie jesteś w stanie w żaden sposób połączyć, to poczekaj jeszcze chwilę z podejmowaniem decyzji. Ostrożnie podejdź do podejmowania decyzji, bo ostatecznie może być tak, że znajdziesz sposób na połączenie tych dwóch skrajnych rozwiązań. Że znajdziesz rozwiązanie, które sprawi, że jedno i drugie będą logicznymi elementami pewnej całości. I chyba właśnie to jest tak silne w paradoksie literatury, że poprzez ten paradoksalny ujęcie świata, poprzez to łączenie ze sobą tego, co jest pewne i tego, co jest niepewne, wiecznej niepewności autora i wiecznej pewności co do tego, że my przecież rozumiemy te słowa, to jest właśnie sposób na pokazanie nam, że nie zawsze jest wszystko tylko tak lub tak i nie lub nie. I że to nie jest zawsze tak, że musimy odpowiedzieć tylko w jeden sposób, a drugi odrzucić. Literatura uczy nas, że możliwa jest jakaś trzecia droga. Ja szukałem jakiegoś dobrego cytatu, który by Państwu wyjaśnił, o co mi tak naprawdę chodzi. Zastanawiałem się nad Miłoszem, nad Sosnowskim. Szukałem u Olgi Tokarczuk i pomyślałem sobie, że w zasadzie dlaczego? Dlaczego ja miałbym dawać tutaj jakieś gotowe rozwiązanie, skoro literatura polega na tym, żebyście Państwo sami szukali swoich własnych rozwiązań. Żebyście Państwo sami odbierali to, co jest istotne w tym świecie. Bo ostatecznie, czy nie lepiej podejść do świata z pewną niepewnością i czy nie lepiej jest, że my operujemy niepewną pewnością co do tego, że coś w tym świecie jest wartościowego. Nie szukajmy tylko, czy pewni jesteśmy czegoś, czy niepewni. Ludzie, którzy są zawsze pewni, to ludzie, których bym się bardzo bał. Ludzie, którzy są tylko niepewni, to ludzie, którzy nigdy nie podejmą żadnego działania, bo będą się bali, że coś w świecie zepsują. Tymczasem my bądźmy niepewne pewni i pewnie niepewni. W sztuce generalnie chyba pewność jest czymś fatalnym, a niepewność jest wartością, bo to jest trochę tak, że artysta nie wie, w jakim kierunku idzie. Jakby nie jest w stanie tego przewidzieć, bo jeśli zakładamy taki paradygmat awangardowy, to jakby ten artysta przekracza jakieś obecne ograniczenia, wykracza poza obszar zdefiniowanej sztuki w chwili obecnej i idzie w jakimś innym kierunku, który trudno jest przewidzieć. A więc ten stan niepewności raczej mu towarzyszy do pewnego momentu, kiedy jakby już znajdzie to, czego szukał. A znowu z drugiej strony ta obecna sytuacja powoduje, że
już niezależnie od sztuki, jakby wszyscy jesteśmy niepewni. Właściwie nie wiemy, co się wydarzy za chwilę, nie wiemy, co nas czeka w perspektywie kilku miesięcy, w perspektywie kilku lat. I ja też oczekuję od sztuki, od artystów, takiego zapisu tego stanu niepewności, który mamy. Praca, którą mamy w tej chwili w ekspozycji, fasada Moniki Sosnowskiej, ona powstała już kilka lat temu, ale przyjechała do nas w marcu tego roku. Została zainstalowana gdzieś koło 12, 13, już nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie nie zdążyliśmy otworzyć wystawy, bo nastąpił lockdown i ta praca wisiała tutaj w takiej samotności przez kolejne dni, przez cały lockdown, gdzieś około półtora miesiąca, może trochę dłużej. Ponieważ pracowaliśmy wtedy zdalnie, tylko pojedyncze osoby przychodziły do galerii, ja przychodziłem tutaj codziennie i jakby tak konfrontowałem się z tą pracą. Jakby praca nosi tytuł Fasada i jest to kopia takiej fasady kurtynowej budynku powstałego w latach 60., która została zgniciona. I by to... czyli element architektoniczny, który stał się rzeźbą. Ona przeciwstawia swoje rzeźby, swoją twórczość, swoją sztukę właśnie architekturze, która jest po pierwsze jest uporządkowana, wynika z jakiegoś porządku też politycznego, często też służy polityce, systemu, jest podporządkowana systemom politycznym, ale kluczowym słowem, terminem jest tu porządek. Natomiast Sosnowskiej w jej pracach właśnie chodzi o coś zupełnie innego, o jakby wrażenie chaosu i niepewności. I rzeczywiście jakby ta rzeźba podczas lockdownu, ja w niej widziałem też jakby taką niepewność przyszłości, że jakby ta fasada została zgnieciona przez nieznaną mi siłę, którą można przez analogię odnosić do wirusa, który jest też niewidzialny, jakby nikt nie widział wirusa. A spowodował jakby no taką globalną katastrofę, zatrzymał świat w ruchu. Ta rzeźba stała się dla mnie jakby takim symbolem czy znakiem niepewności tego, co może nas czekać i jakby taki braku uświadomiła, że jakby coś, co może się wydawać trwałe, pewne, stabilne, jak architektura, może ulec jakby takiej destrukcji czy deformacji. I jakby dla mnie właśnie tego typu prace, które są takim rekordem czasu, są niezwykle interesujące. Jeśli pytać o pewność jako ideał wiedzy, a chcę to rozpatrzeć jako epistemolog, to trzeba jednoznacznie powiedzieć, że on ma sens, ideał pewności, jeśli rozpatrujemy jego antynomię, a więc niepewność. I tutaj trzeba chyba wyraźnie powiedzieć, mam ku temu wyraźną predylekcję, że są to dopełniające się nawzajem kategorie.
Owszem, w historii filozofii była skłonność, i to starożytność pokazywała, historia Platona, Sokratesa, potem jeszcze Arystotelesa, no i wczesnego chrześcijaństwa Augustyna, Aureliusza Augustyna, to ci filozofowie obstawali za pewnością, chcieli ją uzyskać jako cechę wiedzy, tej, która obejmuje swoim zakresem całość świata, udostarcza pełnej i pewnej wiedzy. Ten ideał w istocie pochodzenia filozoficznego, bardzo mocno wzmocniony założeniami chrześcijańskiej filozofii, bo koncepcja Boga, wszechmogącego i wszechwiedzącego dawała bardzo mocne teologiczne wsparcie tej koncepcji filozoficznej. W takiej postaci ten ideał pewności wiedzy, gdzie niepewność była wówczas jeszcze traktowana jako jej wada, słabość, niedoskonałość, ten ideał pewności pełnej i pewnej wszedł do nowożytnej nauki. System fizyki newtonowskiej, Galileusza, obserwacji astronomicznej, cała empiryczna historia filozofii, nauki nowożytnej, to jest próba realizacji tego ideału w wiedzy naukowej. Już pod koniec XIX wieku w fizyce, kiedy zaczęły się przełomy antyniutonowskie i osłabiono pewne fundamentalne, metodologiczne założenia tej fizyki, z chwilą, kiedy powstawały badania nad cząstkami elementarnymi, otóż ten ideał pewności w samej fizyce też uległ, najprościej mówiąc, pewnym osłabieniu, załamaniu. Nie dało się deterministycznie określić świata, nie dało się na tym niezdeterminowanym świecie na poziomie cząstek elementarnych określić pewnej wiedzy. I tak oto ten ideał ulega osłabieniu. Bardzo ciekawe i pouczające jest również osłabienie tego ideału pewności, który do nauki wszedł w matematyce. Mianowicie to jeszcze ostatnim, który wierzył w pewną matematykę, był David Hilbert, niemiecki matematyk, ale już pokolenie po nim, no chociażby Kurt Gödel, słynny austriacki matematyk, pokazał, że w obrębie systemów aksjomatycznych nie można podać dowodu twierdzenia prawdziwości jednego z elementów systemu w ramach tego systemu. Nie wchodząc w niuanse, trzeba powiedzieć, że w takim razie system aksjomatyczny, ideał wiedzy pewnej, też okazuje się być nie do dowodzenia. I te osłabienia ideału naukowego, które potem jeszcze w już XX wieku miały swoje dalsze kontynuacje w ramach fizyki układów złożonych, w bardzo szczegółowych analizach, które zresztą miały praktyczne zastosowanie, mianowicie w badaniach nad obliczalnością w matematyce, teza Churcha, Turinga, tu wspomnę tylko nazwiska wybitnych matematyków, one też pokazały, że nawet algorytmiczne systemy, które leżą u podstaw działania komputera, też nie zagwarantują we wszystkich przypadkach ostatecznego rozstrzygnięcia. Czyli są komputery i są takie problemy, których nie da się rozstrzygnąć metodą algorytmiczną. To wszystko w drugiej połowie XX wieku pokazało w nauce, mówię cały czas na razie o nauce, że ten ideał pewności jest tylko wzorem, no był kiedyś historycznie uzasadniony, a współcześnie nauka go nie jest w stanie utrzymać w takiej klasycznej postaci. Co z tego wynika dla nas, dla filozofów, dla epistemologa? A na mianowicie to, że niepewność jest stałą składową ludzkiej wiedzy. I nie tylko tej wiedzy w naukach, jak tu je wymieniłem, ale również w naszych praktycznych, codziennych czynnościach. Jeśli formuła Dnia Filozoficznego, Światowego Dnia Filozofii ma mówić o niepewności, powiązywać ją ze współczesnymi czasami niepewności co do na przykład epidemii czy pandemii, to trzeba sobie uświadomić, że nasze codzienne życie jest ciągle konfrontowane z niepewnością. Tu na koniec bym jeszcze powiedział, że niepewność, ona nie da się jej wyrugować. Nauka nie zrobiła tego, że wyrugowają całkowicie ze swojego obrębu. Codzienne życie i nasze doświadczenie osobiste i zbiorowe, indywidualne pokazuje, że ta niepewność zawsze będzie cechą ludzkiej wiedzy. A po drugie jest jeszcze coś, co warto tu na koniec powiedzieć, a może być punktem odniesienia dla wypowiedzi innych filozofów. A mianowicie ideał niepewności i pewności ożywiają je mianowicie teologia, religia. Tutaj oczekiwania pewności wiedzy, takiej na wzór boskiej wiedzy, są stałe. Bo jeśli pewność wiedzy jest funkcją
aktu żarliwego, aktu wiary, no to im bardziej żarliwy ten akt wiary, tym większe oczekiwanie pewności. To jest oczywiste, że w religii, w doświadczeniu religijnym, w teologii ta pewność musi tam gdzieś iść. Mówię to trochę z przekąsem jako epistemolog, że musi tam istnieć, bo to faktycznie życie nam to, na to wskazuje. A na koniec jeszcze warto zwrócić uwagę, to też punkt wyjścia dla jakiegoś etyka w swojego jego wypowiedzi. Mianowicie my, jeśli dokonujemy, my ludzie, już nie filozofowie, nie epistemolodzy, ale każdy z nas dokonuje kwalifikacji etycznych czynów swoich własnych i naszych bliskich, ludzi różnych, w różnych sytuacjach. Żeby wypowiedzieć kategoryczny sąd etyczny, to już na to zwrócił Kant uwagę, to należy oczekiwać, że ten sąd będzie wzajemny. To znaczy, że ten, wobec kogo wypowiadamy sąd kategoryczny, oceniając go jako dobry czy zły uczynek, to on też będzie nas kwalifikował w taki sam sposób. A więc ta pewność musi być zagwarantowana w sądach etycznych. I to też ożywia, już nie od strony teoretycznej, filozoficznej, ale to codzienne doświadczenie ożywia ten ideał pewności. A więc można konkludować, że ta pewność ma swoje dopełnienie w niepewności, niepewność ma swoją naturalną, historycznie dopełniającą kategorię pewności i tak pewnie zostanie to do końca świata. To chyba wszystko, co można powiedzieć z epistemologicznego punktu widzenia na temat pewności i niepewności.